Witajcie wszyscy. Ja jestem Starkey, a oto i po raz kolejny Sekiro. Otóż na wstępie chciałbym powiedzieć, że następne parę odcinków będzie nagrywanych pod rząd. Po prostu czeka mnie wyjazd, a stwierdziłem, że dawno nie nagrywałem, więc... Co mi szkodzi po prostu, no rozumiecie, żebyście mieli cokolwiek, żebyście nie sądzili, że znowu umarłem czy coś. No, więc to tyle słowem wstępu, a teraz... Ostatnio podejrzę... Bliss prosił mnie, żebym pokazał wszystkie... No, treningi, więc... Nie wiem, jakie to ma sens, ale chciałeś, to proszę. Może mogę powiedzieć, że nie mam wszystkich. Na pewno jeszcze coś tam się później znajdzie, no ale na wstęp proszę. Namierzanie, no i... Ćwiczenie w atakowaniu. Chyba nie... Bo szczerze, dam trochę marnowanie czasu, ale no... Była prośba, to spełniam. Miejmy nadzieję, że... Nie będę tylko żałował. Nic wielkiego, po prostu zwykłe treningi. Odbicie, unik i kontra mi kill. Przy czym kontra jeszcze okej. Dawno nie robiłem tych kontr, więc mógłbym poćwiczyć. A pozostałe, no nie szczególnie. Jak widzicie, no, w takich sytuacjach tutaj to potrafię zrobić to nawet bezbłędnie. Ale w normalnej bitwie to jak zwykle. Zazwyczaj coś mi się pomyli i popłączę. Jestem po prostu rozkojarzony czy coś. No jak gadam, to w sumie też się zdarza. I... Bez to nie wychodzi. Unik, na końcu kontra. Oczywiście jak się pojawią następne, to zgodnie z tym, o co Bliss prosił. Będę... Pokazał następne. No dobra, to trochę się zawahałem, bo... A, czyli tylko w ten sposób można go atakować teraz. Powiem wprost, że tą taktykę i tak znałem. Może nie robiłem treningu, ale... Pani motyl. Pierwszy raz, jak ją pokonałem, to właśnie w ten sposób. Tylko i wyłącznie właśnie... No właśnie, kontratakami. Zresztą moja strategia była skok, atak i nic więcej. No. I na koniec... I think it's about time we tried something closer to a real fight, don't you? Come at me with the intent to kill. No better way to prepare for the real thing. Hmm. What's wrong? Why do you go to such lengths? Half to pass the time, and the other half. Well, I want to loosen that furrowed brow of yours. All right. Enough talk. Let's begin. Powiem szczerze, nie robiłem tylu ćwiczeń, żeby odblokować swobodną walkę, więc to akurat nawet sam bym zobaczył. Podstawa, potem będzie chyba tego więcej, ale dobra, zaczynamy od podstawy. Yes. A więc może to był ten powód. No i uważam to za dziecinnie proste, więc no. Nic dodać, nic ująć. Powiedzmy sobie szczerze, nie jestem nic wielkiego, ale... A opcja treningu? Żywotność postura, a spoko, czyli tego zaraz tutaj więcej tego jest. Dobra. Powiem szczerze, jest tego dużo, ale no nie chcę marnować całego odcinka tylko na to. I tak już dużo zleciało. Także pozwólcie, że jeszcze spróbuję sobie przypomnieć, co
minęło, co tam było obecnie. No widzę, że mamy tą kontrę. Mógłbym niby tutaj nowe rzeczy poznawać, chociaż patrząc na całkowity obrót spraw, wezmę to, co wiem, że będzie mi potrzebne w najbliższym czasie. Jasko, które to było? Ech, dobra. Więc, dobra, mam takie wspomagające, czyli że teraz mogę z niektórymi narzędziami robić ataki, na przykład tutaj rzucam shurikenem i też od razu ujść petardą, to na linię, no i kontra. Nie będę tutaj dużo tłumaczył, dużo gadał, nie jestem rozgrzany ani nic. Dzisiejszy cel... po prostu dojść do momentu, z którym może zmierzymy się z pierwszym bossem. Jeśli będzie źle, to chociaż do momentu, w którym uznam, że cokolwiek osiągnąłem w tym odcinku. A, tylko jeszcze na początku, zanim coś, to idziemy w końcu do tego gościa. Bo oczywiście zdobyłem już narzędzie ogniste, więc mogę teraz mu zapłacić, bo bym tam mam trochę wcześniej. I know you. Yeah. You're that good sir Shinobi, sir. Well, I haven't seen you since. Well, since. Powiem szczerze, że tam się nie zeksplorowałem dokładnie. Więc no nie będę może zdradzał jeszcze tak dużo co i jak, ale trochę tam jeszcze jest do zeksplorowania w tej lokacji, w której ostatnio byliśmy, więc wrócimy tam. To mogę obiecać, ale jeszcze nie teraz. What night? Hmm? You don't remember? No. Oh, I see. You don't remember. Hmm. Listen, sir. You and I? We've met before. I was a thief back then. But those days are behind me. Now, I'm an upright and honest merchant. Only problem is, I'm broke. And being broke, I don't have anything to sell. So, good sir, would you mind lending me just a few coins to get my business going? I'll stock something useful just for you. You bet I will. And as a little bonus, I'll tell you all about that night. What do you think? Pretty good deal, right? No i właśnie w tym momencie płacimy niedużo i dostajemy informację, a jeśli posiadamy już tą lufę ognistą, ogniową, nie wiem jak to nazwać, to właśnie dostajemy zamiast tego, zamiast za to olej. Thanks, good sir. Now talk. Yes, 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 of course. That night. So my gang broke into the Hirata estate. Now, as you're aware, the Hirata family is part of the Ashina. Now, normally they'd mop the floor with petty thieves like us. I mean, no sweat. But it just so happens we broke in during a battle. Yeah. Almost all of the young samurai were away from home, and it was a prime opportunity. Then we started a fire and cleaned out the place. That there's when I met you. You're looking for something. At least that's what it looked like to me. Well, that's all I know about that night. I see. Yeah. That look you're making now. You had that same look on your face that night. You still looking for something? Listen. Good sir. For a price, I might be able to tell you some other tidbits you might find useful. For a price, of course. I'm a merchant now, you know, sir. No i właśnie kupujemy jeszcze raz. Tym razem już będzie właśnie olej. I'll buy some information. Thank you very much for your patronage. Since you're a shinobi, I'll give you some information about shinobi tools. If you could. Now, I've seen this tube. A tube with fire blasting out of it. Huh? When we broke into the Hirata estate, one of my pals nabbed one. That's the sound the fire makes when it blasts out. I have one. I'll tell you that. What? I said I already have one. Huh? Oh. Oh. Well, that's a shame. That one's on me. No i mamy właśnie to, po co tu przybyłem. Nie będę ukrywał, ale jest super przydatny, lubię go, polecam wszystkim, którzy grają w Sekiro i nie wiedzą jak sobie radzić z niektórymi bitwami. I to tyle, więcej od niego się nie dowiemy, nie dostaniemy. A ja na obecny moment tylko wymienię shurikena właśnie na dyszę ogniową, czy ognistą. Tę lufę w sumie, bo tutaj nazywałem to lufą, nie wiem czemu. I zaraz czeka nas dosyć
powiedzmy, kłopotliwe starcie. Nie jest może ciężkie, ale kłopotliwe na pewno. Ale najpierw... I'd rather not be gravely injured just before the war begins. Ah, if the worst happens, only choice is to use fire. Those red eyes fear fire. That's what the Lord's proclamation said. Proclamations? What a joke. Ashina sure has a funny way of preparing for war. No, więc w sumie chyba nie będę nic więcej mówił na ten temat poza tym, że no, trzeba ich unicestwić. Jak najciszej i jak najszybciej. Zanim tamta bestia się aktywni. Chociaż z tego co widzę już się aktywuje, więc... Mamy starcie, na którym się kiedyś dużo męczyłem. O, nie wykorzystam okazji. A teraz zobaczymy jak będzie. No! Czy wy to widzicie? Uniknęłem tego, on jak zwykle mnie łapał. No cóż. Mówiłem, że jest trochę kłopotliwe. W sumie nie to chciałem zrobić, ale sterowanie się zapomina, jak przez jakiś czas się nie gra. Tak więc. Znowu ominęłem okazję. Nie będę ukrywał, ten gościu z dzidą trochę mnie wkurza. Komplikuje bitwę. No podkreślam, komplikuje, ale nie czyni jej niemożliwą do wygrania. I proszę, połowa bitwy za mną. Teraz jak mam chwilę, bo w sumie Ogry tak jest w pełni zdrowy, to zająłbym się tym gościem. Chociażby po to, żeby skrócić jego przeszkadzanie. Powiem szczerze, ten ogień użyłem przez przypadek. Bo jak widzicie, nie jest to konieczne z tego, żebym pokonał ogra. Na tle już się naumiałem grać, że... Że śmierć. Ale od czego jest wskrzeszenie? Ej, to było... Okej, jest, 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 jest. No, no nie! Czy wy to widzicie? Ach, no ale cóż, pierwsza śmierć, permanentna na tym zapisie. No, jak pech to pech. Co prawda stracę ekspy, stracę pieniądze, ale... No, jak mówiłem, zamknij. To strasznie dużo. Ja się nie poddaję jednak. Tym razem będzie skuteczniej. Będę ostrożniejszy, obiecuję. I w sumie mogę powiedzieć, że chyba wezmę sobie jeszcze wsparcie na bitwę. Ale nie tak jak to byłoby w Bloodborne czy w Dark Souls, bo tutaj niestety przywoływać sojuszników nie można. Chyba, że ja czegoś nie wiem. Na balon bogactwa Migu. No ale kontynuując, mamy tu za to inne wsparcie. W postaci cukierków. Które bądź co bądź widzicie. Znacznie zwiększają obrażenia. Pragnę podkreślić, że jest to podstawowy cukierek związany z obrażeniami. Potem jest jeszcze trochę można powiedzieć bardziej ryzykowna wersja. Aczkolwiek dużo mocniejsza. No. Jedyne co mogę powiedzieć, że jestem trochę niezadowolony, to to, że nie można kilku rodzajów cukierków naraz uruchomić, no i że trwają tak krótko. Chociaż z czasem ich czas trwania się wydłuży. Przynajmniej w moim przypadku się wydłuży, bo nie każdy stosuje taką technikę rozwoju postaci jak ja. Ale już trochę spoilując, trochę wychodząc naprzód, mogę powiedzieć szczerze, istnieje skill, który znacznie wydłuża działanie tych słodyczy.
Nie wiem, czy czegoś jeszcze, czy tylko ich. Ale wiem, że wydłuża. Pamiętam czas, kiedy się z tym naprawdę męczyłem. Ale mogę powiedzieć szczerze, to był mój błąd po prostu, że... No, trochę nie... Dopatrz, nie sprawdziłem i byłem mało ostrożny. Aczkolwiek nie uważam tego za źle czy coś i proszę. Ogr pokonany bez ognia, bez używania niczego poza jednym skwierciem jednej tykwy. Drugi koralik, super. I ulepszenie tykwy. I jak widać po tym miejscu, ogra nie da się ominąć. Po prostu dopóki go nie pokonamy, to nie pójdziemy dalej. Luneta. Parę jakichś tam innych złomów. A nasion tykwy. Tego nie pamiętałem akurat, muszę przyznać. I w sumie... Mogę powiedzieć, że czeka mnie kolejny dosyć, przynajmniej kiedyś, dla mnie, trudny moment. Teraz zobaczymy, jak będzie. I na tym mogę szczerze powiedzieć, że skończymy ten odcinek. Tylko najpierw jak najciszej, jak najspokojniej muszę wyeliminować wszystkich. Jak widzicie, jest tam generał. I tyle z ciszy i spokoju. Ktoś mi mówi, że w takim wypadku nie wygram z generałem. Prawda, gdybym miał moją ulubioną zabawkę, że tak to nazwę, tam mówiąc bardziej poważnym językiem, ulubione narzędzie Shinobi, protezy, to no, może bym miał szansę. Nawet spore. Ale bez niego... No, powiedzmy delikatnie, może być trochę trudniej. A jakie to narzędzie? Mam nadzieję, że niebawem się dowiecie. Jednakowoż na ten moment mogę wam tylko powiedzieć, że niedługo można je zdobyć. Dobra. Kogo ja będę oszukiwał? Będę siadał przy posążku rzeźbiarza. Tak źle mi wyszło, że no nie będę nawet próbował. Jestem bez tykwy. Bez niczego. I w sumie doświadczenie i tak po trzecią... To po trzecie nasiono. Za chwilę tu wracamy, oczywiście. Na tym prawdopodobnie się zakończy dzisiejsza przygoda. I tak szczerze sprawdza, jak przeglądam obecnie, jak mi to idzie, to mogę powiedzieć, że tempo pracy, że tak to nazwę, oj, jest dużo. Notice anything different? Yes. Like what? I died. The divine heir's voice reached out to me, and suddenly I was alive again. So you died. And now you're alive again. So that means it has to do with resurrection. Resurrection? Lord Kuro. It's said to be a power of the Divine Heir's dragon heritage. Those who have been given the power of resurrection, they are revived upon death, repeatedly. Impossible. Yes. It is rather strange. And yet, it is happening here and now. Let me know if you notice any more changes. I don't think the power of resurrection comes without a cost. Tak, tak wyprzedzając trochę, jest kość, to dosyć spory. Ale jak i to się dowiemy niedługo. Dla tych, którzy znają grę, to oczywiście żadna tajemnica. Okej, zobaczmy tylko, czy mam... Nie, nie mam. Tak więc, wracamy. Mam nadzieję, że dalej pad nie jest za głośny. Jak mówiłem, dzisiaj nie mam czasu na nic, bo lada moment wyjeżdżam. Tak więc, jeśli coś jest nie tak, to wybaczcie i to naprawdę wybaczcie.
Wyjątkowo nie jest to z mojej winy tylko i wyłącznie, a też właśnie z tego, że czeka mnie dosyć nieplanowany wyjazd, a istotny. No i co mi to dużo będzie gadał? Powtarzam się po prostu. No. Tak więc jeszcze jedną próbę robimy. Nie uda się, to zakończymy na tym wszystkim. Oczywiście, musieli zauważyć wszystko. A, czyli tutaj była pierwsza dawka konfetti. Dobra. Ja dzisiaj nie jestem w formie, mogę powiedzieć szczerze. Jak nie jestem w formie, to... No kończy się to tak, jak się skończyło i tu, że zostałem trafiony przez byle pachołka. Dobra, gdzie to jest? Bierzemy pastylkę leczniczą. Miejmy nadzieję, że nie zmieni to, powiedzmy, niczego z naszym bohaterem. Nie uczyni go jakoś, no nie wiem, zależnym od nich szczególnie. Bo jak można zauważyć już po moim stylu gry teraz, staram się ich nie używać prawie w ogóle. Tylko gdy jest to konieczne, naprawdę. Albo gdy jest sytuacja taka jak przed chwilą, że chciałbym zostawić tykwy na znacznie trudniejszy moment. Który już samemu nawet wiem, że jest znacznie trudniejszy i w ten sposób po prostu tylko ułatwiam sobie starcie z oponentem, na którego szykuję to wszystko. A teraz dawaj. Dobra, tak więc został już chyba sam generał tylko. Jak zwykle w takim miejscu, że niełatwo będzie cokolwiek zrobić na start, ale spróbujemy. No niestety. Ach, szybki. Żeby mi to, że... Nie zauważyłem wstępnie jego pchnięcia, to bym wykonał kontrę Mikiri, czy jak to się tam nazywa, i by było dużo łatwiej. I widzę, że nie wyeliminowałem jednego strzelca, więc... Już naprawiam swój błąd. I wracam do bitwy jeden na jednego. A, podcięcie, no tak. I jeszcze chwyt. Wiecie co, no ładnie, nie... O nie. Zmarnowałem. No, nie, ja się chyba nigdy nie nauczę. Wiecie co, nie. Na dzisiaj to tyle. Na dzisiaj. Raczej na ten odcinek. W następnym spróbujemy ponownie się z tym zmierzyć. Oczywiście źle się przeteleportowałem. Ale na razie nie ma to wielkiego znaczenia. Tak więc po prostu no. Do zobaczenia już za chwilę w kolejnym odcinku dla mnie, dla was, no w sumie następnego dnia. A my trzymajcie się. Cześć.